Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Daisho Soldier of Ainz Samurai. W tym odcinku zrobię zadanie poboczne z pochodu rudy 4x5. Zbuduj kuźnię. Dobra, zbudujemy tą kuźnię, zobaczymy co jest dalej. Po jej ukończeniu będę mogła wyrabiać żelaza, gwoździe. Przed nami jednak jeszcze jedno zadanie. Potrzebujemy warsztatu górnika, aby osiągnąć do głębszych układów kopalni. Zbuduj stanowisko górnicze. Jak te zapięcia tutaj. Oj. Zostaw kowala. Ja to ciężko widzę. Ciemna pryzma, glina miejsca. I żelazny gwóźdź. Tutaj zrobię trochę. Ciężko, dobra, ja tutaj pokażę wam, co udało mi się ulepszyć. Tutaj już mam 8 miejsca biżuterii w magazynie, tutaj już próbuję trochę poulepszać. Może coś tu nazbieramy w tym odcinku, dobra. Ciemna pryzma, gliniana misa, 10 i żelazny gwóźdź. Z gwoździami muszę zbierać, jak to się nazywa? Żelazo muszę zbierać na bonusie, żeby szybciej go nazbierać. Później wymienię. Dobra, pryzma teraz. Idziemy z tym. Potrzebujemy drewna. Tu jest ten płonosik. Jeszcze nie ma. Skupię się na tym. Później zobaczymy. Na razie chcę sobie poulepszać magazyny jak mogę, bo później tak, one się przydadzą. Mi się wydaje, że jeszcze fabuły nie ma dalszej tutaj w grze. Tu widzicie, zadania główne, fabularne nie ma, to są poboczne zostały. Obudowa ogrodów, tutaj jeszcze nie zacząłem. Prochu do rudy 5x5, to zbuduję, poza odcinkiem dom dla pani 2x2. Odbudowa posiadłości, no. Mam już 27 level. Niedawno sobie katanę ulepszyłem na rzadki. Jeszcze 12 drewna. Co może te misy zrobimy? Siekiera zepsuta trzeba naprawić. Tak się zastanawiałem, czy to stanowisko górnicze będzie potrzebne. Bo bez gwoździ nie da się go ulepszyć, to i tak trzeba było głównie zbudować. Staram się poza odcinkiem tutaj te trzy stanowiska sobie zbudować na spokojnie. Później wam nagram odcinek. Może od razu ogrody zaczniemy? Jeszcze pomyślę. Do końca roku chcę sobie ulepszać może magazyny na max level. Zobaczymy jeszcze. Te zadania się powtarzają. Tutaj. Może, że nie ma już tego eventu ze szkieletami. Ciekawe, jaki tu jest maksymalny level postaci?
robię tą pryzmę. 5 minut się buduje. Teraz gliniana misa, czyli tu. 10. Glinę mam, chyba drewna muszę tylko nazbierać. Tylko drewno potrzebne, a później te gwoździe. Sobie zmienię, żeby było łatwiej. Ten tryb nocny jest trochę trudniejszy od dziennego trybu. Jest jakby strefa nocna. Jeszcze jedno drewno. Teraz chyba zostały te gwoździe. Właśnie, gwoździe, gwoździe. Te gwoździe jest potrzebne żelazo. Zobaczymy te żelazne gwoździe. Żeby trochę tutaj było chociaż trochę łatwiej. A tu trzeba grać, zbierać, ulepszać i tak w kółko. Teraz 8 gwoździ, dobra. 16 tych. 7,5 godziny. Ruda żelaza. Ja to postaram się sobie nazbierać, bo to są 3 stanowiska, jak dobrze. Namiot górnika. Produkcja, ruda żelaza. To pewnie się przyda. Trzeba jak najszybciej to zrobić, bo później pewnie ta ruda będzie potrzebna do zadań, może z tablicy zadań. Nie mamy kluczy? Tutaj są pierścionki te. Skrzynki za 10 kluczy, a tu za 1 klucz. Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!